Siemaneczko, nie robię z tej strony Buddy w kolejnym odcinku z Need for Speed Payback. Dzisiejsze plany jest tak, żeby rozwalić grupę La Katrina! Więc ciśniemy. Nie ma sensu dłużej się z nią użerać. Rozwalimy te dwie grupy. Po dwa wyścigi nam zostały w nich. I czas przejść dalej, moi kochani. No, widzę, skoczył na level 5. Mamy jakiś wyścig. Dobra, jest. Jedziemy. Nie bierzemy tego zakładu, bo nie chce się. Hej, Morganowi się wydaje, że wrócił do gry. Powiedzmy tej nowo nabytej pewności siebie, adios. Możecie spróbować. Jedź, jedź, jedź! Nie będę driftował, bo... Sześć kilometrów. Boom! Cień aerodynamiczny. No ja. Będziemy chyba jechać pod tą górę. No to będzie problem. No chłopaki też na widzę się ostro spinają. Patrzcie, pierwsze miejsce. No, dzięki ma. Ty, Tyler. To był ostry zakręt, ale jakie widoki, wodospad. Ale naprawdę trzymają się ogona, byki. Dobrze, że nasze auto się nawet dobrze prowadzi. No, trasa na drift rewelacyjna. Ale mi chodzi, żeby to wygrać. Mamy 3 km jeszcze. O. Ale nas wywaliło w drzewo. Dobrze, nie straciliśmy pierwszej pozycji jeszcze. Znowu trzeba byłoby odrabiać. Tak jest, pierwszy. No wiem, że pierwszy. No. Ty, naprawdę się bardzo zbliżyli do mnie. Trzeba uciekać i to jak najszybciej. To już prawie linia mety. Jak tak będę jechał. Miasteczko. Ech.
Wyszło, Szydło. Jesteśmy tak! Najlepsi. Wciąż rządzę. Oj, wyszło Szydło z worka. No i dobra, no to co, teraz... No dobra, weźmiemy to. Co to mamy? 3 razy skok plus nitro, głowica. Nie chcę wyposaż. Misja wykonana. O! Kolejne. No fajnie, odblokowano nową misję. Gdzie ta misja? Znowu nie... Znowu wygrywasz. Teraz kolej na ciebie. Pokonaj nas w następnych zawodach. Wtedy pogadamy. Dobra, spróbujemy. La Katrina. Rzuca nas jak fizycznego po wypłacie. Czego trąbisz? Już dobrze jadę. Po swoim pasie. Wo. Ja tu miałem chyba jechać. Chyba raczej trzeba tutaj wjechać. Trzeba było zjechać, nie? Byśmy minęli zjazd. Trzeba byłoby nadrobić kilometry. O, limuzyna! 194 na tej drodze? Chyba nierealne. Oj, przepraszam, madame. I'm so sorry. Too much. No jest. Spięcie w Brockstone. Jedziemy. Spróbujemy. Takie mogę wziąć. Koniec imprezki, Morgan. Teraz przegrasz. Dawaj. Spoko. Jazda! Wendo, Ateka, Koko i jakieś tam inne bzdety jadą przede mną. Dzięki. Chamy, moja karoseria jest droga. Obijają mi karosę. Warszawa? To ja tam przede mną malat jakiś. Malat! Ja chcę pierwsze miejsce. No właśnie, ja chcę pierwsze miejsce. Jeszcze 53 sekundy muszę się na nim utrzymać. Żeby wygrać 5600 kafla. No, fajne wyścigi, tylko dobrze, że nikt na pasy nie wyskoczył. Tu. 30 sekund. Jeszcze. Nie macie najmniejszych szans. No, i tak ma być. Bo my są najlepsi w mieście. Van Diesel przy nas wysiada. Jesteśmy szybcy, wściekli i fokule. Najlepsi.
Kurza zakrętowa. No, wezwanie już ukończone. Ale kurde, dzwona by było. Ale teraz ulepszyliśmy hamulce. Patrz, gdzie jedziesz. No patrzę, no co. Moja wina, że to wyrosło. Dużo zakrętów jest. Ja cię pierdzielę. Gamonie nie daliby rady z furmanką. No nie mów do nich gamonie, bo się zezłoszczą i... No, stanął sobie jeszcze dureń. Nie lubię takich tras, są cholernie nużące. Nie lubię krętnych. Zobaczcie na tą trasę, no ta trasa jest naprawdę same pieprzone zakręty. Nienawidzę takich tras. Spadajcie, tępe szczały. Tak jest! No chyba nie pobiłem. Te, pobiłem. Dobra, to bierzemy teraz wszystko. A co mamy? Hamulce. No, wyposaż od razu. I czyżbyśmy odblokowali ostatnią misję, którą będzie... Nie dajesz się pokonać, co? Zasłużyłeś na taniec ze mną, Morgan. Okej, skarbie. Zróbmy tak. Pokaż trochę wigoru, a dorzucę potężnego zdechlaka. Wrak samochodu? Gdzie jest? Najpierw mnie pokonaj. Dobra. Pojedziemy do Katriny, widzę, znowu będzie... Zakrętów a zakrętów. Nie lubię takich tras, naprawdę nie lubię takich tras. Ale niestety, no takimi trasami też trzeba jeździć. Taj, możesz chwilę pogadać? Jasne, co tam? Chciałam cię zapytać, czemu zniknąłeś na 6 miesięcy? Przecież mówiłem, że Schuler nie chciał. Przestań, Tyler. Wiemy, że to bzdura. A prawdziwy powód? No, chciałem naprawić sytuację przed spotkaniem. Dotarło do mnie, że nie dam rady. Rozumiem. Dzięki za odpowiedź, Taj. Jak zrobisz to jeszcze raz, skopię ci 4 litery. Spoko. Następny fotoradar zaliczony. Naprawdę. Zaliczyliśmy kolejne jakieś tam poboczne, coś tam
Gwiazdki za wytrzym 12. Zobaczymy. Nie będę ryzykował tego, bo nie wiem co to za wyścig, więc nie będę brał tego pobocznego. A! Gotowy pójść w tango ze śmiercią, Morgan? Dobra, dawaj. Nie będzie łatwo, obiecuję. Git, nie lubię za łatwo. Bosko gościu! Bailemos! Wow! Bailamos! Oj, co szczerze, klientka będzie bardzo wymagająca. Patrz tylko, już cię wyprzedziłem! Ale tylko na chwilę! Dlatego nie lubię takich tras. Pamiętaj, że familia w końcu przyjdzie też po ciebie. To miejskie szczury. Nic tu nie znajdą. Zostawią nas w końcu. Miasto nie zadowoli Navarro. Znam ją. No i wygrywa! No jeszcze. Wiele teraz nie popełnić błędu. A jeszcze mamy prawie 6 kilometrów. Ja cię kręcę. Babka. Powiedz, amigo, czemu wróciłeś? Dla zemsty. A, to stąd czuć ten ogień. Fajnie podoba mi się tutaj, jak oni po prostu mają między sobą interakcje, rozmawiają. Po prostu. Naprawdę zakładamy się o ten frak? Tak, ale idź tak, jakby zależało od tego twoje życie. Bo tak jest, za każdym razem. Więc Kat, o co chodzi z tą śmiercią? Wiesz, to tylko żarty. Moja rodzina ma zakład pogrzebowy, a każdy musi się czymś wyróżniać. No, w sumie tak. Tak jak mówi. Naprawdę te wyścigi nie są łatwe, a szczególnie te trasy takie górskie, kręte, ostre zakręty. No jeszcze mamy tylko kilometr. Bardzo się od niej oddalam. Dalej, dalej! Wystarczy chwilę utrzymać pozycję. Naprawdę? Za wolno, La Catrino, jest po tobie. I La Catrina. Dobra robota, Morgan. Pięknie tańczyłeś. Czternaście tyś. Poziom szósty. Thank you.
dobra, to zobaczymy teraz trzecią kartę. Co nam da trzecia karta? Hamulce! Czwórkę, skok nam daje jako hamulce. Czyli lądowanie, siła hamowania, czas reakcji hamulców. Dobra, na razie wyślij do garażu. Misja complete! Grefujat! Oho. Dodge Challenger. Nissan Skyline. Nissan Type X. Myliłam się co do ciebie, amigo. Coś się naprawdę zmieniło. Ta. Coś się zmieniło. Mustang już czeka, Morgan. Trzymaj się. Masz już pierwszą wskazówkę do... Mówi Taj. Mam cynk o starym Mustangu. Doprawdy? Aha. Musiałem zatańczyć z samą kostuchą, żeby go zdobyć. Co? A, cmentarna załoga. Jak go znajdziesz, wracaj do garażu i zobaczymy, co można z niego wycisnąć. Przejdź do zakładki wyraków. No, no dobra, no to za. Dziennik. Dostawy? Twoja pierwsza dostawa. Mogą one zawierać wszystko. Elementy kosmetyczne, żetony części lub zastrzyk środków. Nie bój się ryzykować, kierowco. Aha, to coś nowego. Siedem do dobrania. Dobra, to otworzymy to. Nie wiem, co to jest. Kurczę. Co to jest? No dobra, wezmę te żetony. Nie wiem, o co to z tymi żetonami chodzi. Zachowaj. Odbierz. Rozumiem. Otwórz. Gwizdek parowy. Odbierz. Odbierz. Wymień na 1500 dolarów. Nowy zachowaj. Dobra, to na razie tyle. A dobra, a gdzie mamy? Za pół pustynny wiatru. Ukończone misje 7 z 10. Dobra. Ukończone misje 7 z 7. Prolog 2 z 2. Misje 20%. Dobra, chcę. Wskazówki dotyczące wraków. Zbieraj części, później włączę złomy, wygląd fabryczny pod samochód. Aha, tu mam wskazówkę. A, to tak się zbiera. Rozumiem. O kurczę. No fajnie, no. Jesteśmy tutaj. Musimy mieć. Jest ten Mustang, widzicie na zdjęciu? Tu jest to. No dobra. Gdzieś tutaj by było. Tu jest to. Dobra. Tu jest to. Czyli tutaj gdzieś to będzie tu. A tutaj gdzieś. Jeszcze raz weźmiemy wraki. Jak tu jest ta mapa? Rzeka, to chyba rzeka jest. Gdzieś koło rzeki. A gdzie ja znajdę tutaj rzekę, motherfucker? No to będzie... Klops. Bo tak
Jak widzicie, to nie jest łatwo znaleźć tego wraka. No, próbujesz drugi odcinek znaleźć ten wrak i to naprawdę nie jest proste. Chciałbym wam pokazać, ale to nie jest proste. Naprawdę nie jest to proste. Tu mam miasto. Gdzieś koło wody, ale tutaj kurde nie ma zaznaczonej wody. To właśnie, o jest woda tutaj. Patrzcie, tu jest woda. Dobra, to teraz shift. Tutaj to. I skoro tu jest woda, to gdzieś tutaj jest, czekaj, jeszcze raz zobaczymy. Wraki. Tu mamy tą wodę i to jest tak, że tutaj w jakimś narożniku kontrol. Tu chyba będzie tutaj. Ale jeszcze raz sprawdzę. Taka eska. Taka eska. To będzie gdzieś tutaj. Dobra. Tak. To będzie gdzieś tutaj. Mam to. No, chciałbym zaznaczyć ten punkt tutaj. To jest naprawdę cholernie daleko. Zobaczcie, ile to kilometrów. Kurde. Może, no dobra, pojedziemy szybko, nie bierzemy nic, żadnych wyścigów, jedziemy zobaczyć tego wraka. I na tym zakończę odcinek. Nie wiem, ile mamy kilometrów. Miejmy nadzieję, że szybko nam pójdzie dojazd. Dla Katriny dostaliśmy wraka, tak? Pojechaliśmy w złą stronę. No i cóż, jedziemy, jedziemy. Mamy trasę. No, w tym prędko się sam będzie.
O. Głaz. Uderzyliśmy w głaza. Wiadomo, chciałbym ukończyć tę grę tak, no może nie na 100%, bo trochę by to zajęło. Dlaczego nie robią więcej wyścigów w tunelach? Rządziłbym. Tu mamy sprint, ale to na razie, tak jak mówiłem, nie chcę sprintów. Chcę dojechać do tego. Mamy fotoradar, pierwszą gwiazdkę kolejną. No właśnie. Jedź, jedź, jedź pan. Znaczy Tyler, nie Mac. Tu mamy kolejny wyścig. Nocny. Nocna pora i ulice budzą się do życia. Uważaj, żebyś nie zobaczył czarnego psa. O. Widzicie, nawet tak o, jeżdżąc, odblokowuje zawsze jakieś gwiazdki. Jakieś zawsze gwiazdki ci się uda odblokować. Jakiś tam dostajesz punkty, może jakieś tam kasy, no nie wiem, no ciężko mi powiedzieć, co się za to otrzymuje. Może jakieś są profity z tego, ale no... Na dzień dzisiejszy nie wiem. W NTFS-a na razie gram, o, jak widzicie, z wami. Nie robię na razie misji pobocznych. Nie ten, nie ten, nie ten, dobra. Trochę presowaliście, presowaliśmy moje auto. A to tylko trochę. Inaczej się nie da. Tum, tum, tum. Jeszcze 5 km do tego punktu tam. Na całe szczęście. Chodzi o czystą moc. Muscle carami. Bez wątpienia. Widzisz, że? Mówiłem to. Muscle cary przyciągają uwagę, ale za to europejskie kompakty stawiają się w otoczenie i też mają kopa. Cóż, Mac, Jazz się nie myli. Ale po co mi wóz, który stawia się w otoczenie? Thank you.
Zobaczmy na mapę teraz, gdzie ja jestem. Jestem tu. O kurczę. A ja bym musiał dojechać. Tutaj. Jeszcze 140 km, 1,5 km, no to już jest bliżej niż dalej. No i w tym, może teraz ten odcinek trochę dłuższy będzie. No ale chcę wam pokazać w końcu ten wyczyn, któremu już drugi odcinek poświęciłem się, żeby znaleźć jakiś wrak. Jak widzicie, dostajemy taką mapkę. Po prostu mamy jakiś skrawek mapy, zdjęcie otoczenia. No i po prostu, no jeżeli ktoś dobrze umie odczytać mapę, to po prostu trafi, tak? Ale to jest takie fajne, takie po prostu... Ja się oddalam od tego, nie przybliżam. Nie dość, że we mnie walła zdzira, to jeszcze odjechała z miejsca zdarzenia. Zarysowałem auto. To jest ten most ze zdjęcia chyba. Także jesteśmy na dobrej drodze. Tak, jest most. Dobra, jesteśmy na dobrym tropie, skoro tu jest ten most ze zdjęcia. Tu będą wyścigi też, widzę, pełno zakrętów, wąskich ścieżek. Boże, jeszcze 200 metrów, nie robię tego. Jest. Dobra. Jest wrak. Spadaj. I dobra. Tam mamy, po tej stronie mamy, widzicie ten most. I ten wrak gdzieś jest. Podobno są tu gdzieś przydatne części. Warto sprawdzić. Jaki sonar.
tak wyglądał w swojej czasie świetności na Kodoningu. To od Mustanga. Nieźle. Aha, czyli mamy dalszą wskazówkę. Widzicie? Teraz mamy część odkryte 0 z 4 do Forda tego Mustanga. Blok silnika na razie, jeszcze panel nadwozia A, panel nadwozia B i koła. No fajnie, no mamy cztery takie wskazówki, góry, jakaś Bóg wie co, gdzieś tam koło kawałek koło pustyni. No to będzie, jak to się mówi, cholernie ciężko. Może to sobie pozbieram po kolejnym odcinku, a ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Dajcie suba, komentarz. Polecajcie mój kanał. Dajcie łapkę w górę. To ono motywuje dalej do pracy. Pozdrawiam serdecznie całą grupę. Ziemni sobie. Jerry, Madame Fox, Alan, Electric, Panda, Roshan, Pikielnik. Także... Antałek, Lama, pozdrawiam serdecznie wszystkich. Pozdrawiam również wszystkich, którzy mnie subują. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Yeah.